Mercedes klasa C, niedziałające opuszczanie szyb z kluczyka. Ja już to częściowo zrobiłem, ale pokażę Wam, jak to zrobić. Odchylamy uszczelaczkę. Tutaj mamy śrubkę Torx, bodajże, z tego co pamiętam, T20. Może się mylę, ale to sobie dobierzecie. Teraz, jak wykręcimy tą śrubkę, wyciągamy tą wkładkę. Tutaj mamy taki ząbek. Będziecie widzieć, jak wyciągniecie, że on wchodzi tutaj na górę i to uniemożliwia wyciągnięcie docelowego elementu, więc użyłem kombinerek i po prostu go wyłamałem. I teraz musimy wyciągnąć. Ciężko to idzie. Jedną ręką aparat, drugą to. Trochę ucieknę na chwilę obrazem. O, przepraszam, że tak biegam z tą kamerą, ale wyciągamy naszą wkładeczkę. Przy okazji możemy nasmarować naszą sprężynkę. Tutaj wcześniej zdjąłem obudowę. Ona ma tylko taki klips. Wystarczy je ścisnąć w tym miejscu i zeskoczy nam składki. I teraz generalnie nasza podczerwień, którą tutaj widzicie, nie działa. I bardzo prosta jest naprawa. Musimy wyciągnąć tutaj nasz kabelek. Musimy tutaj podważyć. Znowu jedną ręką będę miał ciężko, ale jakoś postaram to zrobić. Niestety muszę sobie pomóc drugą. O, zobaczcie, tutaj cyk, wychodzi. I teraz, jak obrócimy z drugiej strony, ja tutaj wydłubałem taki żel. To wszystko będzie w takim żelu. Musimy ładnie nożykiem do tapet obciąć ten żel dookoła, wydłubać go i tutaj dokładnie w tym miejscu, nie wiem, czy kamera da radę to pokazać, dwa piny od strony podczerwieni, dwa luty zimne się robią. Wystarczy wziąć lutownicę, tutaj te dwa pod moim palcem, o. Wystarczy wziąć lutownicę, poprawić cyną, bo robi się zimny lód, po czym wracamy do auta. Ciężki temat jedną ręką. Zakładamy naszą podczerwień. Ja mam akurat kluczek tego typu dwuprzyciskowy i jedziemy w dół. I jedziemy w górę. Mamy odległość, nie wiem, jakieś 2 metry do auta. Nie chwyta za daleko. Półtorej. O, z 1,5 metra chwyta bez niczego. I ot, cała naprawa naszego zamka. Pokażę Wam jeszcze raz. Od strony odbiornika podczerwieni mamy dwa. Robią się po prostu zimne luty i wystarczy, postaram się jeszcze raz pokazać, tutaj te dwa, wystarczy poprawić je tylko lutownicą i nie musimy wydawać żadnych pieniędzy, bo nasz zameczek znów działa. Niestety kiepska jakość aparatu, nie chce się odnaleźć, ale mniej więcej jak to wyglądało. Pozdrawiam, cześć.